Cześć! Do dzisiejszego nagrania wybrałam 5 zasad produktywności, które, no co tu dużo mówić, nie są najmądrzejsze, a o których wszędzie słychać w sieci. Już nie mogę tego dłużej wytrzymać, więc zaczynamy. Ludzie mają taką tendencję, że jeśli widzimy jakąś osobę sukcesu i ona coś robi, to przypisujemy często temu zachowaniu właśnie jej ten sukces. Przykładowo, jeśli taki Bill Gates wstawał sobie przed 6 rano, to myślimy sobie, ha, a jeśli ja też zacznę wstawać przed 6 rano, to na pewno też zacznę osiągać sukces. No niestety, to tak nie działa i to z wielu powodów. Pierwszym powodem jest to, że nie bierzemy pod uwagę, co Bill Gates robił sobie rano, kiedy wstawał, jak podejmował decyzje, czego on się uczy. Jest to osoba, która bardzo dużo czyta książek, która współpracuje z fantastycznymi osobami, która przebywa między osobami, które są no, niesamowite, jeśli chodzi o ich kompetencje. Nie bierzemy często pod uwagę to, jak on spędza swój dzień, jaki ma rytuał pracy, jak zaczyna pracę, jak podejmuje decyzje, jak ją kończy, co je, jak ćwiczy, jak śpi, jak dba o różne inne elementy swojego życia, dzięki czemu dużo efektywniej działa i oczywiście fantastycznie odnosi sukcesy. To jest jedna rzecz. Druga rzecz jest też taka, że nie bierzemy pod uwagę, że każdy z nas ma swój własny chronotyp. Chronotyp jest to zapisany w genach sposób, jak my funkcjonujemy w ciągu doby i są takie osoby, które rzeczywiście fantastycznie będą działały sobie o godzinie 6 rano, a nawet i wcześniej. Będą skoncentrowane, będą świetnie zapamiętywać, będą się bardzo dobrze czuć, a dopiero wieczorem ich taka energia zacznie spadać i wtedy nie będą już tak produktywne. Natomiast są też takie osoby, które mają przesunięty ten cykl działania bardziej na wieczór i rzeczywiście dla nich na przykład godzina 16 to jest godzina, w której one są świetnie skoncentrowane, bardzo dobrze im się pracuje, pełne energii, natomiast rano, kiedy wstawałyby o tej 6, absolutnie nie osiągałyby żadnych sukcesów, tylko raczej nabawiłyby się frustracji, zmęczenia, braku koncentracji, pogorszenia pamięci, no i tak że nie czułyby absolutnie satysfakcji z tego, co robią. Więc jeśli Ty chcesz wziąć pod uwagę właśnie taką zasadę produktywności, o której wszędzie słyszę w sieci, typu wstawaj wcześniej rano, fenomen poranka, budź się wcześniej i wtedy na pewno będziesz osiągać sukcesy, to chcę Cię tutaj przestrzec. Lepiej jeśli sprawdzisz sobie, jaki Ty masz chronotyp, zauważysz w swoim zachowaniu, kiedy pracuje Ci się lepiej, kiedy uczy Ci się lepiej i też będziesz pamiętać o tym, że kolejną beznadziejną radą jest to, że wyśpisz się po śmierci. Sen ma niesamowite znaczenie, jeśli chodzi o to, w jaki sposób my funkcjonujemy, jak zapamiętujemy, jak jesteśmy skoncentrowani, jak podejmujemy decyzje, jaki mamy humor, ile mamy motywacji czy silnej woli. Jest tak nieprawdopodobnie ważny, że jeśli będziesz powtarzać takie głupie hasła, to tylko sobie szkodzisz. Ludzie, którzy chcą żyć na wysokim poziomie, chcą dobrze zarabiać, często szukają sobie różnych rad w sieci, jak to zrobić. No i widzimy często takie memy, takie posty, które pokazują, jak wydaje pieniądze osoba bogata, jak wydaje osoba biedna. No i często możemy z tego wyciągnąć taki wniosek, że jesteśmy bogaci wówczas, kiedy bardzo dużo oszczędzamy, kiedy nie wydajemy pieniędzy, co jest ogromnym błędem. Osoby, które są bogate, oczywiście z namysłem wydają pieniądze, często nie kupują rzeczy, które są zbędne, które są potrzebne do tego, aby, nie wiem, wzmocnić swoje ego, ale to nie są takie osoby, które trzymają to wszystko w skarpecie. To są takie osoby, które wiedzą, w jaki sposób te pieniądze inwestować. I to, do czego ja Cię bardzo serdecznie zachęcam, to jest do tego, aby inwestować w siebie, w swoje kompetencje. Jeśli chcesz lepiej zarabiać, to nie zastanawiaj się tylko i wyłącznie nad tym, jak wziąć, nie wiem, kawę w termos na miasto, ale też jak te zaoszczędzone pieniądze zainwestować w siebie, aby one później przyniosły Ci wyższe zarobki, większą satysfakcję z życia, więcej czasu wolnego i do tego bardzo serdecznie Cię zachęcam. Przykładowo, jeśli nauczysz się języka, to dane pokazują, że możesz zarabiać na tym samym stanowisku nawet 30% więcej. Czemu by nie postanowić sobie, że robisz teraz roczny projekt język obcy, uczysz się tego języka przez rok, a dzięki temu jesteś w stanie awansować i zarabiać więcej. Jeśli jesteś na jakimś stanowisku i chcesz awansować, to zastanów się, jakich kompetencji Ci brakuje. Być może menedżerskich, być może tego, w jaki sposób zarządzać ludźmi, jak ich motywować, w jaki sposób z nimi pracować. Być może potrzebujesz różnego rodzaju umiejętności tego, jak zarządzać projektami. Być może musisz się nauczyć tego, jak wykonywać swój zawód jeszcze lepiej i różnego rodzaju elementy związane z marketingiem, sprzedażą, ale też
lepszym dostarczaniem wartości klientowi, możesz się nauczyć tak, aby Twoje usługi były dużo droższe. I wierz mi, zawsze osoba, która jest ekspertem, będzie taką osobą, która nie tylko cieszy się autorytetem, nie tylko ma zajęte wszystkie terminy, to spokojnie może podnosić swoje stawki razy dwa, bo i tak ludzie pójdą do niej, wierząc, że to właśnie ekspert im pomoże. Dlatego też zastanawiaj się bardziej nad tym, w jaki sposób możesz swoje pieniądze pomnażać, a nie tylko nad tym, w jaki sposób możesz je zaoszczędzić. A kiedy jesteśmy już przy inwestowaniu w siebie, w nauce różnego rodzaju umiejętności, to warto, abyś zwrócił uwagę na pewną rzecz. Zobacz, gdybyś chciał się nauczyć pięknie tańczyć, to warto, jeśli będziesz sobie czytać o tym książki, oglądać różnego rodzaju filmy na YouTubie, czy lepiej, jeśli zaczniesz tańczyć po prostu, czy w swoim domu, czy na kursie tańca. No, wydaje się być to zupełnie oczywiste, że jeśli zaczniemy to robić, to jesteśmy w stanie się tego nauczyć, no bo jakby z książki, z czytania nic nie będzie. Również jeśli myślimy sobie o wystąpieniach publicznych, musisz wyjść na scenę i ćwiczyć swoje umiejętności, a nie tylko czytać na ten temat książki, czy oglądać innych ludzi. Ale kiedy przychodzi już do nauki języka obcego, to tej zależności nie widzimy. Myślimy sobie, że jeśli chcę nauczyć się pisać, jeśli chcę nauczyć się mówić, jeśli chcę nauczyć się wielu różnych słówek i na przykład bardzo szybko czytać w języku obcym, to do tego na pewno posłuży mi jakaś dobra aplikacja. Na pewno kupienie sobie dodatkowego programu pomoże mi w tym, aby robić to efektywniej. No niestety, nie. Niestety różnego rodzaju aplikacje, które są tak bardzo wychwalane w sieci, niekoniecznie później sprawdzają się w życiu codziennym. To dlatego też tak wiele osób przychodzi do mnie na kursy i mówi: okej, wiesz co, ja chcę się teraz nauczyć efektywnie uczyć, bo wkurza mnie to, że przez tyle lat uczę się języka, a nadal go nie umiem. Że wydaję setki złotych, często nawet miesięcznie, na naukę języka, a to nadal nie przynosi żadnych rezultatów. No i wtedy warto się zapytać, jak uczysz się tego języka i czego konkretnie chcesz się nauczyć. Jeśli chcesz czytać, to masz czytać w tym języku. Jeśli chcesz mówić, to musisz mówić. Jeśli będziesz siedzieć z aplikacją, to zobacz, jak ona jest różna od kontekstu, w którym używasz danego języka. Jeśli na aplikacji masz quiz i wybierasz sobie słowa, które na przykład użyjesz w trakcie rozmówki na temat pogody, to zauważ, że w normalnej rozmowie z obcokrajowcem żadne słowa przed tobą się nie wyświetlają. Kontekst jest zupełnie inny. Dokładnie tak samo jest, jeśli cały czas uczysz się słówek, a chcesz zacząć mówić. Więc kiedy uczymy się języka, warto jest właśnie zwrócić uwagę na to, że inne pola w mózgu odpowiedzialne są za rozumienie mowy, a inne za jej wytwarzanie. Więc jeśli ty będziesz koncentrować się tylko na tym, że na przykład uczysz się słówek, po prostu je powtarzasz, nie mówisz ich, nie używasz, nie czytasz, nie piszesz, to nie dziw się, że twoje umiejętności językowe nie idą do góry. Ważny jest tutaj kontekst. I to zarówno jeśli chodzi o język, i zarówno jeśli chodzi o wszystkie inne dziedziny, które robimy. Więcej na ten temat mówię oczywiście w swoich kursach dotyczących efektywnej nauki. Kolejna, jedna z moich ulubionych rad to: praktyka czyni mistrza. Wiele osób jest przekonanych, że jeśli będzie coś powtarzać bardzo długo, będzie ćwiczyć cały czas i non-stop coś robić, to na pewno będzie ekspertem w swojej dziedzinie. No niestety nie. Jak badania pokazują, jedynymi osobami, które praktykując i robiąc coś przez cały czas stają się coraz lepsze, to chirurdzy. I niestety większość osób, która nawet wiele, wiele lat wykonuje swój zawód, nie robi się coraz lepsza i często zaczyna coraz bardziej zamykać się w jakiejś wiedzy, którą zna. Nawet jeśli się czegoś uczy, niekoniecznie to wdraża. No i niestety, tak jak badania pokazują, nawet lekarze, którzy dopiero zaczynają swoją praktykę, często są dużo lepsi niż ci lekarze z długim stażem, z tego względu, że jeszcze bardzo dużo pamiętają ze studiów i jeszcze są w stanie zobaczyć pewne rzeczy, których już taka osoba, która dawno się nie uczyła, nie widzi. Więc no niestety, jeśli chcesz rzeczywiście być ekspertem w swojej dziedzinie, jeśli chcesz coraz lepiej działać, to pamiętaj, że praktyka mistrza absolutnie nie czyni. Gdyby tak było, to osoba, która cały czas gra w tenisa, byłaby zaraz drugą Świątek. Gdyby tak było, to osoby, które grają bardzo, bardzo długo na instrumentach, dostawałyby się do filharmonii. A tak przecież nie jest. I wtedy odpala nam się odpowiedź: no tak, nie wszyscy mają talent. No niestety, guzik, prawda. Nie chodzi tutaj o talent, a bardziej o sposób praktykowania i uczenia się. Trening ma tutaj ogromne znaczenie i rzeczywiście jest on bardzo ważny, ale zapominamy o tym, że ten trening musi być
celowe. To oznacza, że w trakcie takiego treningu nie tylko powtarzamy cały czas te czynności, które trzeba wykonać, czy to jest rzut do kosza, czy to jest granie na jakimś instrumencie, czy to jest odpowiadanie na problemy swoich klientów, ale też cały czas koncentrowanie się na tym, co jeszcze robimy nieidealnie, co jeszcze możemy poprawić, na czym jeszcze możemy się skupić tak, aby usprawnić to, polepszyć i sprawić, aby to było dużo bardziej efektywne. I jeśli rzeczywiście trening wygląda właśnie tak, jeśli mamy na przykład dobrego coacha, dobrego mentora, osobę, która jest superwizorem i momentalnie wyciąga nam błędy, jeśli koncentrujemy się na tym, jak te błędy poprawić, czego się jeszcze musimy nauczyć, wówczas rzeczywiście praktyka i dobry trening będą tutaj robiły z nas mistrza, a ja tutaj jeszcze dorzucę, że jeszcze sen. Jeśli będziesz w odpowiednim czasie spać, odpowiednią ilość czasu, wówczas to, czego się uczysz, również właśnie te czynności ruchowe, a nie tylko tą wiedzę deklaratywną, lepiej zapiszesz, lepiej przyswoisz i dzięki temu rzeczywiście trening będzie bardziej efektywny. Pamiętaj o tym, nie trening czyni mistrza, a odpowiedni trening, skoncentrowany na pozbywaniu się błędów, na ciągłej nauce, daje rzeczywiście cudowne efekty. I kolejna zasada, którą uwielbiam, bo niby każdy wie, że tak nie jest, a mimo wszystko każdy robi błąd. A mianowicie, ciężka praca popłaca. No i oczywiście każdy z nas już tutaj od razu ma odpowiedź, że nie ciężka, a mądra praca popłaca. Tylko jak my to wykorzystujemy w naszym życiu? Odpowiedz sobie teraz na pytanie. Kiedy ostatnio wziąłeś nadgodzinę? Kiedy sam wykonujesz remont domu, mimo że nie masz na niego czasu? Jak często łapiesz różnego rodzaju fuchy, mimo że tego czasu wciąż Ci brakuje? No i teraz zobacz, czy to jest rzeczywiście taka mądra praca? Spójrzmy, jak to często wygląda na przykładzie takiej księgowej. Wyobraźmy sobie, że jesteś księgową, możesz być fryzjerem, możesz być osobą, która, nie wiem, reperuje samochody, czy robi cokolwiek innego. Weźmy sobie po prostu jakiś przykład. Jesteś księgową i bardzo dobrze wykonujesz swoją pracę. Fantastycznie operujesz na liczbach, wiesz, w jaki sposób pomagać klientom. No i jeśli chcesz zarabiać coraz więcej, przyjmujesz więcej klientów. Więcej klientów, więcej pieniędzy. No i zaczynamy wpadać w pewne taki kołowrotek, gdzie chcę sobie zarabiać jeszcze więcej, bo już mija jakiś czas. No i znowu są nowi klienci i nowi, bo ci obecni polecają nas dalej. I nagle się okazuje, że jesteśmy w takim kołowrotku i pracujemy coraz więcej, coraz więcej, coraz więcej. Często doprowadza do tego, że albo obniżamy jakość naszych usług, albo nie mamy życia. Nie mamy czasu na zadbanie o zdrowie, nie mamy czasu dla rodziny, nie mamy czasu, aby zadbać o nasze przyjaźnie, już nie wspominając o pasjach, o tym, żeby się dobrze wyspać, wyjechać na wakacje i po prostu sobie odpocząć i z tych pieniędzy korzystać. Czy to nie przypadkiem jest ciężka praca, która absolutnie nie ma nic związanego z tym, żeby pracować mądrze? No, według mnie już jesteśmy bardzo blisko do tego, aby wpaść w pewną taką paranoję i po prostu zamęczyć się. Natomiast jak można z tego wyjść? Jak można wyjść z takiego kołowrotka i pracować rzeczywiście mądrze? Praca mądra będzie polegała na tym, że my się zastanawiamy, co w naszej niszy, co w tym, co my robimy obecnie, dałoby nam większe pieniądze. Praca mądra polegałaby na tym, że zastanawiamy się, kto w naszej niszy jest nam w stanie zapłacić więcej pieniędzy, albo jakich kompetencji nam tutaj potrzeba, abyśmy zarabiali więcej. Przykładowo, taka księgowa może sobie zobaczyć, że na przykład gdyby sprzedawała swoje usługi osobom, które są obcojęzyczne, zarabiałaby dużo więcej. I robiąc to samo, po prostu jej stawka godzinowa znacznie by wzrosła. Albo gdyby zajęła się jakimiś rodzajami spółek, mogłaby wówczas mieć wyższe kwoty i na przykład więcej takich klientów. Więc zobacz, że zastanawianie się nad tym, jak ja mogę w danej jednostce czasu zarobić więcej właśnie przez to, że wejdę sobie w węższą niszę, że podniosę swoje umiejętności w danej dziedzinie, bardzo może nam w tym pomóc. Taka fryzjerka może się zastanowić nad tym, że na czym ja zarabiam najwięcej. Czy na malowaniu włosów, czy na ścinaniu włosów, czy na zagęszczaniu włosów. Jeśli się okaże, że mam takie kompetencje i jest na to potrzeba, to idźmy tylko w to. Na przykład zajmijmy się tylko i wyłącznie zagęszczaniem włosów jakąś odpowiednią techniką. Zastanówmy się, jak możemy się lepiej rozreklamować, a ludzie nawet z całej Polski są w stanie do nas przyjechać, jeśli zależy im na tym, aby tutaj wejść w takie ręce eksperta. Więc
Twoim zadaniem jest naprawdę zastanowić się, czy jest sens remontować samemu łazienkę, kiedy nie masz na to ani czasu, ani kompetencji, czy lepiej w tym czasie zastanowić się, czego mogę się nauczyć, aby podnieść swoją stawkę godzinową. Do tego Cię zachęcam. Nie do tego, abyś pracował więcej, ale do tego, abyś cały czas zastanawiał się, jakich klientów mogę przyciągnąć, którzy mają większe pieniądze. Co mogę zrobić, czego mogę się nauczyć, aby lepiej wykonywać swoją pracę i dzięki temu zarabiać więcej w danej jednostce. Bardzo zachęcam Cię do takiego myślenia. Nie ciężko, nie dużo, a mądrze. Bardzo mnie ciekawi, jakie inne rady słyszeliście i wiecie, że one niekoniecznie działają, koniecznie dajcie znać w komentarzu. Też dajcie mi znać, czy te rady, o których dzisiaj mówiłam, gdzieś obiły Wam się o uszy, zaczęliście je stosować, no i właśnie nie widzieliście efektów. Podzielcie się swoim doświadczeniem. Jestem też bardzo ciekawa, jakie inne tematy byłyby dla Was ciekawe na moim kanale. Bardzo mocno czerpię z Waszych pomysłów, więc będzie mi bardzo miło, jeśli zostawicie komentarz. Poniżej też w opisie do tego filmu dostajecie dodatkowe linki, m.in. test na to, czy jesteście typem porannym, czy wieczornym. Dostajecie też dodatkowe materiały, które tam rzucam, jak efektywniej sobie spać, więc zajrzyjcie sobie koniecznie w opis do tego filmu, bo tam jest naprawdę mnóstwo wiedzy, z której możecie sobie skorzystać. A ja się już z Wami żegnam. Do zobaczenia, pa, pa!